Witaj, Renato. Witaj, Michale. Witam po raz kolejny w serii, oczywiście z Tobą. Jak się dziś czujesz? Śmiejemy się, może wyjaśnimy wszystkim słuchaczom, że nagrywamy tego samego dnia wszystkie po kolei, w związku z tym dla nas jest zabawne, że musimy mówić, no to do widzenia, dziękujemy. I znowu mówimy od początku, witaj, Renato. Dokładnie. I jest oczywiście, jak się czujesz. Tak, czuję się jak zwykle super. Dzisiaj. Także oczywiście nawet to jest... mamy ładną pogodę, piękną i słoneczną. Tak, jest mega super, mega fajnie, chłodnawo, ale bardzo słonecznie. Tak. Więc rzeczywistość sprzyja naszym tematom i dzisiejszym spotkaniom. I prawdopodobnie, być może tak jest, że tą pogodę przyciągnęliśmy swoją intencją. I oczywiście jest to temat, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Temat trudny i temat taki trochę niemierzalny, nie do końca mierzalny tak naukowo, powiedzmy właśnie w cyferkach, w tabelkach, ale chciałem go podjąć z Tobą, ponieważ na pewno Ty masz w tym temacie jakieś doświadczenia. I zacznijmy od tego, czym w ogóle jest intencja. Z Twojego doświadczenia. Ale dzisiaj mi zadajesz trudne pytania. Muszę się starać wybrnąć. Mm-hmm. To znaczy tak, już poważnie. Znowu, jak do każdego tematu, trzeba podejść wielopoziomowo. Czyli powiem, można potraktować intencje tylko i wyłącznie jako oczekiwanie określonego rezultatu. Mm-hmm. Czyli mamy zwykłą intencję, na przykład, że nie wiem, chcemy zostać bogaci. W związku z tym, że taką intencję sobie obieramy jako cel, to staramy się to zrealizować i używamy różnych sposobów do tego, by tą intencję zrealizować. Mhm. Oczywiście, co to znaczy intencja? Intencja w takim przypadku, jak teraz mówimy, oznacza też wybory. Mhm. Czyli jeżeli na przykład wybieramy, powiedzmy, chcemy być bogaci, a na przykład wybieramy sytuacje, które nam to bogactwo psują albo nie dostarczają, to znaczy, że nie jesteśmy konsekwentni w swojej intencji. Czyli co to dla mnie oznacza? Tak, ten poziom intencji oznacza, że powinniśmy być konsekwentni wobec intencji, na którą się zdecydowaliśmy. Tej bazowej, tak? Tej bazowej, tak. Czyli na przykład mamy intencję, żeby być zawsze zdrowi. No to na przykład, bo to jest może lepszy przykład, łatwiejszy. No to wiadomo, nie palimy papierosów. Nie pijemy alkoholu. Dlaczego? No bo to nam będzie zaburzać ten cel główny, który postawiliśmy jako naszą intencję, że chcemy być zdrowi. I to jest ta podstawowy temat dotyczący zrozumienia intencji. Natomiast dla mnie intencja jest troszkę bardziej skomplikowanym tematem. Czyli intencja dla mnie jest tak naprawdę skutkiem energetycznym, przejawiającym się w rzeczywistości materialnej, wszystkiego, co w nas funkcjonuje. Czyli uczuć, myśli, potrzeb, chęci, światopoglądów, co jeszcze można powiedzieć, działań, ale też ustawienia priorytetów i tak dalej. I wtedy się zaczyna sprawa komplikować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ustawiamy sobie taką intencję, no to wtedy zaczynamy mieć różnego rodzaju problemy. Wynikające z czego? Z tego, że nie wszystkie te poziomy nas są kompatybilne i połączone ze sobą. Czyli na przykład na poziomie świadomym możemy być bogaci, chcieć być bogaci, taką intencję ustawiamy, a na poziomie podświadomym możemy mieć bojkotujący program biedy na przykład. Prawda? Albo na przykład ślubowania, które mówią o tym, że duża ilość pieniędzy doprowadza do tego, że człowiek staje się złym człowiekiem. W związku z tym zaczynamy widzieć wtedy, że te wszystkie poziomy stają się istotne w tym, żeby ta intencja była naprawdę bardzo jednorodna. Czyli my musimy pilnować, żeby ta intencja rzeczywiście się realizowała i sprawdzała w taki sposób, jaki chcemy. To musimy przede wszystkim najpierw samemu dla siebie obejrzeć siebie, gdzie bojkotujemy siebie i czy te wszystkie poziomy, z których się składamy, czy w których funkcjonujemy, rzeczywiście są bardzo mocno ze sobą spójne. To jest też tak. Na przykład możemy myśleć, że chcemy być bogaci, ale na przykład w poczuciu wewnętrznym, emocjonalnym wcale nam to do niczego nie jest potrzebne. Ale chcemy być bogaci, bo wszyscy chcą. Na przykład. Rozumiesz, o czym mówię? No. O tym, że wszystko to musimy bardzo dokładnie u siebie przejrzeć. W momencie, kiedy to przejrzymy i kiedy zobaczymy, że są jakieś bojkoty wynikające z nas samych albo pewne, tak jak powiedziałam, konflikty wewnętrzne, to moja druga książka, bo co to jest? To jest konflikt wewnętrzny, tak. Dokładnie. Czyli z jednej strony wydaje nam się, że czegoś chcemy, a z drugiej strony okazuje się, że to nie jest nasza prawda. Na przykład dążymy do posiadania dziecka, chcemy, nie wiem, urodzić trzecie dziecko, a okazuje się, wciąż nie możemy zajść w ciążę. I problem jest
jest czasem, oczywiście nie zawsze, teraz mocno upraszczam, ale może być bardzo podstawowy, że tak naprawdę wcale nie chcemy tego dziecka. Oczywiście to może dotyczyć pracy, partnerów, wszystkich. I oczywiście moje doświadczenia też są takie, że na przykład w sesjach pani mówi, czy pan, że chciałby już pójść do pracy, bo już się nudzi w domu i tak dalej, po czym ja patrzę tego człowieka i widzę, że wcale nie. Że jest tak przemęczony, tak wypalony zawodowo, albo w innym przypadku tak przestał wierzyć w to, że czy wierzyć, czy ona, czy on, że potrafi, że umie jeszcze, że ma siłę, że po prostu siłą rzeczy bojkotuje siebie i unika tak naprawdę tej pracy. W związku z tym ta intencja, nawet rzucona, że chce dostać pracę, będzie, czy chce znaleźć pracę, absolutnie będzie, te wszystkie mechanizmy i emocje będą bojkotowały realizację tej intencji. I teraz, żeby ona się zrealizowała, to wszystkie te, powiedzmy, subosobowości w człowieku, czy tam te atrybuty, tak. One jakby muszą być zgodne w tej intencji, prawda? Tak, dokładnie tak. Jak to zrobić? Przecież, no... Znowu, pracować nad sobą i dochodzić do swojej własnej prawdy. Czyli nie stawiać, czyli może bym powiedział tak, intencja powinna być skutkiem, a nie przyczyną. Czyli krótko mówiąc, nie powinniśmy zaczynać od intencji, tylko powinniśmy zaczynać od porządkowania siebie. Czyli zobaczyć, gdzie mamy jakie oprogramowania, gdzie jakie mamy przekonania, gdzie i w jaki sposób mamy ułożone priorytety. Powinniśmy zobaczyć, na ile jesteśmy spójni w tym, co mówimy, co czujemy, co myślimy i jak działamy. I dopiero wtedy, co jest naszą prawdą, a co nie, gdzie mamy te konflikty wewnętrzne. I dopiero kiedy to uporządkowujemy, to dopiero wtedy możemy zobaczyć siebie i powiemy, aha, okej, czyli teraz mam cel, chcę zrealizować to, to, to i to będzie moją główną intencją. Czyli właściwie w pewnym sensie intencja jest skutkiem, a nie przyczyną. Super. A czy intencja ma związek nawet energetyczny ze słowami, które ludzie wypowiadają podczas właśnie ustawiania jakiejś intencji? Oczywiście, że tak. Ze względu na to, że mogą być słowa, które są po prostu od tak sobie tylko rzucone, ale mogą też być słowa, które u nas kojarzą się bardzo mocno emocjonalnie z jakimś rodzajem emocji. W związku z tym absolutnie to słowo będzie nasączone tą emocją, w której je wypowiadamy. No i oczywiście emocje, jak wszyscy wiemy, to też energia. W związku z tym będzie to albo wzmocnione, albo obciążone tym rodzajem energii, który wysyłamy. To tak, na pewno tak. Oczywiście emocje też, zresztą to już jest mnóstwo warsztatów i książek na ten temat napisanych. Emocje rzeczywiście posiadają ładunek ten energetyczny i z tym ładunkiem energetycznym możemy zrobić co chcemy. To znaczy, co chcemy to tak złe słowo, ale możemy go wykorzystać do różnych rzeczy. Czyli możemy go wykorzystać w dobry sposób i możemy go wykorzystać w szkodzący sposób. Prawda? Czyli dokładnie to samo dotyczy intencji. Czyli jeszcze bym musiała powiedzieć jedną rzecz. Zastanawiamy się nad tym, czy ta intencja jest prawidłowa, czy ona jest dobra i czy naprawdę jest zgodna z nami w taki sposób, że ani nas nie zaburza, ani nie zaburza drugiego człowieka obok nas. Czyli no troszkę, tak jak mówię, jest to bardziej skomplikowane niż wydawałoby się tak na pierwszy rzut oka. No właśnie, bo nawet zobacz, czasami ludzie ustawiają intencje z myślą, że jest ona zgodna z nimi, a tak naprawdę są sabotowani przez na przykład kulturowe warunki, tak w ogóle warunki ze świata zewnętrznego. Tak. Więc to naprawdę wymaga dosyć sporej samoobserwacji, prawda, żeby to ustawić dobrze. Tak, no na pewno tak. Natomiast to, co musiałabym powiedzieć teraz a propos tego świata duchowo-ezoterycznego, który tak gwałtownie się rozwija, no to też to, co jest dla mnie istotne, co bym chciała powiedzieć, to to, że w momencie, kiedy wszędzie się mówi o tym, że ach, kreuj rzeczywistość, rób intencje, to tak naprawdę nikt z tych ludzi, którzy o tym mówią, nie wyjaśnia głębiej, że to nie jest takie proste. I ludzie, którzy nie mają z tym nic do czynienia, nie mają tej wiedzy i wydaje mi się, że wystarczy stać przed lustrem i mówić, kochać siebie, kocham siebie i nagle okazuje się, że się siebie kocham. No nie jest to takie proste. Dokładnie tak samo jak właśnie z intencją, że postawię sobie intencję, że chcę być bogaty do końca tego roku, no i albo kupić samochód, albo cokolwiek, albo znaleźć dziewczynę czy chłopaka i też wcale się to nie realizuje. Czyli powiem tak, warto by było spojrzeć na to w taki sposób, żeby wiedzieć, że człowiek jednak jest, czy jako istota duchowa, istotą wielowymiarową, przejawia mnóstwo różnych płaszczyzn. To jest naprawdę bardzo skomplikowane w nas. W związku z tym musimy najpierw poznać siebie. Żeby cokolwiek zrobić na zewnątrz, to musimy poznać siebie. Oczywiście ten świat jest fajny,
Dlatego, że jest materialny. Mhm. Materialny to oznacza, że my doświadczamy. I oczywiście nie musimy siedzieć w domu i medytować 9 godzin dziennie przez następne 10 lat. Mhm. Oczywiście też możemy tak zrobić, ale nie musimy. Możemy do tego dojść też poprzez doświadczenie. Więc każde doświadczenie nasze niesie nam informacje o nas samych. Co oznacza, że jeżeli patrzymy wtedy na te intencje, to my cały czas poznajemy. Czyli możemy mieć intencję, że chcemy mieć na przykład męża, ale potem możemy siebie głębiej zaobserwować i zobaczyć, że nie, że tych dwóch, co miałam, już mi wystarczy. Na przykład. Albo, że chcemy mieć dzieci, ale no nie, już mamy jedno, jednak nie chcemy drugiego. Czyli to, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, żeby mieć otwartą głowę, to dla mnie oznacza być elastycznym i nie traktować wszystkiego, co teraz się w nas dzieje, jako ten proces, jako ostateczny proces. Bo to nie jest nigdy ostateczny proces. Czyli dzisiaj mogę powiedzieć to, a za miesiąc, za dwa czy za pięć lat mogę dojść do zupełnie innego punktu w swoim życiu. Jeżeli sobie to zablokuję sama sobą, że to jest ostateczność, to się usztywnię. Zbuduję kolejny światopogląd i nie mogę postawić kroku do przodu. Dokładnie to samo dotyczy intencji. Jeżeli robimy sobie jakąś, jak to powiedzieć, jakie jest słowo czasownik? Nie robimy intencje, tylko co? Wywołujemy intencje? Ustawiamy intencje. Przyjmujemy intencje może. Jeżeli przyjmujemy pewną intencję, to też pamiętajmy o tym, że cały czas musimy siebie weryfikować, czy ta intencja non-stop jest na czasie. Bo może się okazać, że dzisiaj ona jest na czasie, za miesiąc też, ale za rok już wcale nie chcemy osiągnąć tej intencji. Czyli krótko mówiąc, musimy zwracać uwagę na mnóstwo różnych poziomów w nas, żeby to w taki sposób ustawić, żeby naprawdę można było wiedzieć, na czym stoimy. O, może tak zrobimy. Wiesz, często obserwuję, że niektóre rzeczy są ustawiane właśnie, tak jak w tym kontekście intencji, że są ustawiane z takiego poziomu chcenia. Ja chcę być bogaty, ja chcę być zdrowy, jak, i tak dalej. I też zauważyłem, że chcenie równa się opór. To po prostu wywołuje taki opór ogromny, więc to chcenie to nie do końca jest intencja. Chcenie to jest po prostu jakieś tam pragnienie wywołane światem zewnętrznym albo jakimiś potrzebami, tak jak mówiłaś w poprzednim odcinku. Natomiast właśnie to chcenie wytwarza opór i zawsze opór, no niestety, my ciągniemy swoją opór w swoją, prawda? Więc jak to zrobić, żeby tak zakręcić fajnie tą intencją, żeby to jednak nie stawiało oporu? To znaczy tutaj znowu musimy wejść w co innego, czyli w programy podświadomości. To jest to, co tak jak mówiłam, pisałam w pierwszej książce. I ty to też teraz mówisz jako o światopoglądach czy przekonaniach. Jeżeli mamy określone przekonanie i nasza podświadomość jest na to bardzo mocno zakodowana i daje sobie dzięki temu sposobowi działania, myślenia i odczuwania, daje sobie te cztery potrzeby, czyli poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości i przetrwania, to znaczy, że nie będzie chciała niczego zmienić. I tu musimy wiedzieć, że jeżeli coś nam służy dokładnie do tych czterech potrzeb, to znaczy, że ona nie będzie chciała w żaden sposób dokonać zmiany. Teraz jeżeli przechodzimy tutaj do intencji, a intencja wynika tylko i wyłącznie z niedoboru i dotkniemy tego niedoboru w tych naszych potrzebach, to nasza podświadomość za każdym razem to zbojkotuje. Czyli znowu musimy wrócić do źródła, czyli zastanowić się, gdzie jest źródło tego, że intencja nie działa i dlaczego w ogóle coś musimy chcieć. Bo tak musimy sobie zadać pytanie. Chcemy kiedy? Kiedy mamy brak. Jeżeli tego braku nie mamy, to znaczy, że nie chcemy nic. W związku z tym intencja generalnie budowana jest na niedoborze. Ja bym wolała, żeby intencja, czyli w moim rozumieniu, intencja nie powinna być generowana na niedoborze, tylko powinna być generowana na celu. Celu w sensie wynikającym z naszego jestestwa. Czyli na przykład teraz podejmuję decyzję, powiedzmy, że jeszcze pracuję zawodowo. Na przykład. I to jest moja intencja, żeby nadal pracować zawodowo. Ale jeżeli się okaże, że rzeczywistość przestaje działać, czy ja jestem zmęczona, to ja sobie to weryfikuję i mówię, okej, już teraz koniec. Nie będę pracować więcej, bo czas na emeryturę. Na przykład. Albo na przyjemność. To jest o tyle bardziej skomplikowane, że rzeczywistość budowana jest ta, którą widzimy na zewnątrz, bardzo mocno subiektywnie o nasze wzorce podświadomości. Czyli na poziomie prawa rezonowania pokazuje się na zewnątrz to, co jest w nas. Jeżeli my wychodzimy z intencją tego, że chcemy czegoś, to znaczy, że mamy niedobór. Więc rzeczywistość jak nam się wybuduje? Na tym niedoborze. W związku z tym ta intencja nie zostanie spełniona. Albo zostanie zrealizowana na krótki termin i tak, to się zaraz rozsypie, zazwyczaj, prawda? To zazwyczaj to jest tak, jak niektórzy mówią, o, można wykorzystać podświadomość do tego i do tego, bo ja na przykład działałem i znalazłem miejsce na parking. Ja mówię, no tak,
No ale dziecko wewnętrzne, które ma mniej więcej do 5 roku życia, do 5 lat, no to każde dziecko do 5 lat jest w stanie pójść i znaleźć miejsce parkingowe wolne. Czyli nie możemy robić jakby jednego problemu, czyli takiego, że musimy wiedzieć, która z tych trzech, teraz już wracamy znowu do tych trzech części jaźni, która z tych trzech części jaźni, w tym przypadku podświadomość, działa, w jaki sposób działa i jakby czym się kieruje. I dopiero wtedy, kiedy to wiemy, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie zastanowić się nad intencjami. Czyli tak jak powiedziałam, dla mnie intencja powinna być pewnego rodzaju skutkiem procesu, który się zadział w nas, a nie ma wynikać z niedoborów. Bo jak będzie wynikała z niedoborów, to my wiecznie, chcąc ten niedobór wypełnić, będziemy przyciągać kolejne sytuacje. Dlatego, że, dlaczego też powiem? Dlatego, że ten niedobór jest fikcją. On jest fikcją. My tak naprawdę mamy wszystko to, co potrzebujemy. Jeżeli się sami będziemy pracować nad sobą, sami siebie poznawać, sami siebie weryfikować i równoważyć, to wtedy nie jest to taką potrzebą. Czyli wtedy nie chcemy. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że niedobór jest fikcją. No tak. No to jest tak jak z miłością. Istniejemy tutaj, jesteśmy. W związku z tym ta miłość w nas jest. Tylko tyle, że my możemy ją zaburzyć i zablokować. Z różnych powodów, na przykład doświadczeń z dzieciństwa, na przykład trudnych, traumatycznych sytuacji późniejszych, na przykład, nie wiem, poczucia porzucenia, no różnych sytuacji, ale generalnie mocno zewnętrznych, które z nami jakby wiele wspólnego w sensie naszej istoty nie mają. Ja też to tak nazywam, że właśnie te koncepcje, którymi ludzie żyją i na bazie których próbują ustawić intencje, nigdy nie były nasze. Te koncepcje były stworzone przez kogoś albo przez coś, prawda? Co zostało nam tylko ludziom nałożone i po prostu ludzie na tym próbowali bazować. Natomiast to nigdy nie było nasze, nigdy nie będzie nasze, prawda? Że my zawsze w tej, powiedzmy, najgłębszej jaźni będziemy zawsze mieli czystą intencję. Intencję właśnie rozwoju, progresu, ciągłej aktualizacji siebie i tak dalej. No tak. No ale wtedy dzieje się wszystko automatycznie. Czyli jeżeli się aktualizujesz, no to tak naprawdę nie masz intencji, tylko cały czas patrzysz na swój rzeczywisty, teraźniejszy proces. Między innymi dlatego mówi się zawsze żyj w tu i teraz. Bo co to oznacza? No jeżeli nie żyjesz w tu i teraz, to nie jesteś w stanie siebie w dziś zaobserwować. Czyli to nas już, oczywiście nas może interesować przeszłość jako taka, która nas zbudowała takimi, jakimi jesteśmy teraz i może nas interesować przyszłość, ponieważ tacy, jacy jesteśmy teraz, to taką przyszłość zbudujemy. Natomiast nie musi nas interesować w kontekście tego rodzaju ciągłości, nie jako procesu, tylko jako chęci, intencji, posiadania czegokolwiek. To na pewno tak. Więc ja bym nawet powiedziała chyba, że intencja w pewnym sensie jest tylko takim kluczem intelektualnym do skupienia uwagi na pewnym celu, który chcemy zrealizować. Jeżeli tylko tak będziemy go traktować, to jest okej, bo wtedy staje się on odniesieniem do tego, czego naprawdę chcemy. Pod warunkiem oczywiście, że cały czas będziemy go weryfikować. Czyli, tak, czyli na przykład powiedzmy, nie wiem, tak jak powiedziałam, chcemy być bogatymi, w związku z tym weryfikujemy cały czas, czy wciąż chcemy i czy wszystkie działania, które wykonujemy, faktycznie prowadzą nas do tego. Znowu, lepszym przykładem jest nie pieniądze, tylko na przykład związek partnerski. Wyobraźmy sobie, że jest pani, która za wszelką cenę chce stworzyć szczęśliwą, fajną, pełną miłości, harmonijną rodzinę. I za każdym razem wybiera sobie mężczyznę, który jest żonaty. Czy to spowoduje, że ona osiągnie ten cel? Na pewno z większą trudnością, niż jeżeli trafiłaby na faceta, który tej rodziny nie posiada. Dlaczego? Bo najpierw musi ją rozbić, ten pan musi sobie poradzić z dziećmi, poradzić z byłą żoną, z całą tą sytuacją, a dopiero wtedy może się okazać, że coś między nami będzie. Natomiast no wiadomo, że to są bardzo poważne procesy i zazwyczaj się nie udaje. W związku z tym tutaj od razu widać, że w tej pani jest niespójność, bo jeżeli faktycznie bardzo by jej zależało na tym, żeby mieć taką rodzinę, to wtedy jej energia wibrowałaby w taki sposób, że przyciągałaby facetów, którzy są gotowi na stworzenie tej relacji. Pan, który ma żonę, nawet jeżeli z nią źle żyje i chce się z nią rozwieść, nie jest w tym momencie gotowy na to, żeby z nią tą rodzinę stworzyć. W związku z tym może u niej jest podprogowo, czyli podświadomie, znacznie więcej elementów, które wpływają na to. Czyli na przykład chce się poczuć bardziej dowartościowana, atrakcyjniejsza od żony, mądrzejsza, że zasługuje na miłość i uwagę,
czyli, czyli znowu wracamy do programu. Potrzeb. Podświadomości, potrzeb, tak. Tych podstawowych, naszych, podświadomych. Tak. W takim razie, jeśli ustawiamy intencję, to jak możemy ją wzmocnić? Bo na przykład jednym z takich zasobów wzmacniających intencje są uczucia, prawda? Tak. Jak jeszcze możemy wzmacniać? No możemy wzmocnić na przykład przez swoje własne myśli. Czyli takie myśli, które nie będą tej intencji bojkotować. Możemy wzmocnić to przez własne uczucia. Na przykład, że zasługujemy i tak dalej. Czyli też takie uczucia własne do siebie. Pełne miłości. Możemy też wzmocnić poprzez działania, czyli wykonywanie takich działań, które idą w kierunku spełnienia tej intencji. Czyli krótko mówiąc, inaczej, jakby to połączyć, to bym powiedziała, no każda z tych płaszczyzn, na których rozgrywa się ta intencja w nas samych, może stać się bojkotem albo wzmocnieniem. Emocja jest jedną z nich, prawda? Czyli mamy też, powiedzmy, uczucia związane z tą intencją, co w nas wywołuje. Na przykład możemy, no znowu powiedzmy przykład, na przykład chcemy zarobić pieniądze, ale jak o tym myślimy, że będziemy bogaci, zaczynamy się bać. Czyli krótko mówiąc, to uczucie strachu zbojkotuje tak naprawdę to bogactwo, które mogłoby do nas przyjść. Czyli możemy to albo zbojkotować na którymś z tych poziomów, albo możemy wzmocnić. Którym z tych poziomów. Oczywiście im więcej poziomów będzie bardziej spójnych ze sobą, czyli im my jako istota będziemy bardziej spójni w tej intencji, to większe szanse, że ona się zrealizuje. I och, wiem jeszcze jedną rzecz bym chciała dodać. No. Że czasami mamy takie wyobrażenia, jak te intencje mają się spełnić. No właśnie. I cały temat czasem jest w tym, że niekoniecznie spełnią się tak, jak my myślimy i oczekujemy. Czyli jeżeli już stawiamy intencje, to musimy też otworzyć umysł na to, na pewne możliwości wydarzenia się tej intencji w rzeczywistości materialnej. Czyli na przykład mówiąc, że jesteśmy bogaci, może się okazać, że trafimy na przykład na przyjaciela albo przyjaciółkę, który coś nam zaproponuje albo da. Czyli niekoniecznie to bogactwo musi, albo wygramy w totolotka. Czyli to bogactwo i ta intencja nie musi wynikać na przykład tylko i wyłącznie z naszej pracy. Czyli bo na przykład tak sobie wymyśliliśmy, że dzięki pracy. Może nie będzie dzięki pracy, tylko dzięki szczęściu na przykład. I może nie być w postaci finansowej. Może być na przykład, nie wiem, może tonę ziemniaków ktoś wygrać w tym jakimś konkursie. Tak. Czyli krótko mówiąc, my musimy pamiętać o tym, że jeżeli robimy, ustawiamy pewne intencje, to musimy otworzyć się na tą przestrzeń wyższej jaźni. Jeżeli ona ma nam tą intencję spełnić, to spełni w najlepszy dla nas sposób. Ale my musimy się na to otworzyć. I tutaj w temacie intencji też przypomina mi się od razu jeden film i książka, która chyba najbardziej była takim starterem dla wielu osób, przy czym ona, wiemy już jakie ma ograniczenia i książka i film, czyli Sekret. I wiele osób od tego zaczynało i to było super pewnie jak na początek. Impuls. Impuls, dokładnie. I tam też było o tym właśnie, żeby ustawiać intencje i tak dalej. Nie było tam takiej praktyki pokazanej dokładnie i też takich głębszych przemyśleń, jak dzisiaj przedstawiłaś. No ale gdzieś tam na sam początek to wystarczało. Masz jakieś odniesienia do tego Sekretu? Znaczy poza tym, że to był bardzo dobry impuls do tego, żeby rzeczywiście dotknąć, bo czego my tu dotykamy tak naprawdę tymi intencjami? Możliwości kreowania. Tak? Na własnej kreatywności, na własnej odpowiedzialności też. Bo jeżeli my ustawiamy intencje, to znaczy, że my musimy być za nią odpowiedzialni. Czyli na pewno był to super fajny początek jakby rozpoczęcia takiego procesu, też powiedziałabym w pewnym sensie, jako ludzkość. Natomiast no później, czyli tak, przedszkole przeszliśmy, czy żłobek, teraz trzeba pójść do przedszkola. Czyli trzeba już troszkę głębiej pogrzebać w tych tematach, a nie siedzieć wciąż na tym samym poziomie, czyli powiedzieć, ok, jak ja już będę powtarzał tą intencję 100 razy w ciągu dnia i tak ją ustabilizuję w sobie samym, to znaczy, że to już jest wszystko i na pewno się zrealizuje. Czyli troszkę więcej do tego potrzeba, prawda? Poza tym czasami jest też tak, że i tutaj bym znowu wróciła do nas jako istot duchowych, dlatego że to my jako istoty duchowe ustalamy plany i intencje na to życie. W związku z tym, jeżeli to będzie bardzo niekompatybilne do tego, co my chcemy jako człowiek, czy jako ego człowiek, czyli tutaj mówimy o poziomach, gdzie społeczeństwo na nas wpływa, potrzeby, wszystko to, co jest jakby ustawione albo wygenerowane zewnętrznie w materii, no to w takim przypadku nasza wyższa jaźń też będzie to bojkotować. Czyli jeżeli ma pewną rolę, no to po prostu jeżeli my będziemy się migali, z tej roli to będzie niewielka szansa, czyli na przykład, jeżeli mam w sobie pracę, którą mam wykonać, jakby w intencji mojej wyższej jaźni, czyli mnie jako istoty duchowej, a ja postanowię być utrzymanką bogatego pana, to raczej małe szanse, że mi się to uda. Chociaż wciąż żywię nadzieję.
Dobre, dobre. Super. To jakbyśmy podsumowali intencje? Czy może warto się zastanowić, nim tą intencję ustawimy, to może warto się najpierw zastanowić, czy ta intencja faktycznie jest tym elementem, który nam jest konieczny w życiu i tym, który jest kompatybilny z nami jako całością. Chyba tak. I chyba najlepiej byłoby po prostu poznać siebie, żeby wiedzieć, jakie są te intencje. Tak. Tak jak mówiłaś. Super. Tak. No dobrze. To znowu dziękujemy. Znowu dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.